Rozmowa dnia. A w studiu Solenizant. Zgadza się, tak, jest z nami Solenizant. Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Witam, bo pan dzisiaj obchodzi imieniny. Witam serdecznie. Mam na imię Grzegorz, a jak tak, ze względu, że Ślązak, to zawsze pojawia się pytanie, czy urodziny, czy imieniny. Dobrze. Tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego, ale zaczniemy od cytatu, który wesoły nie jest. Słowa Donalda Tuska, które padły 3 maja podczas jego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim, który mówił tak. Dzisiaj tak sobie uświadomiłem, to jeszcze tym, którzy nie znają wystąpienia, dodam, że tam między innymi o smogu, o czystym powietrzu było w Polsce. Dzisiaj sobie uświadomiłem, mówił Tusk, że to jest niezwykle dziwna forma patriotyzmu sprowadzać rosyjski węgiel z Donbasu, finansować imperialne pomysły prezydenta Putina i dawać mu 3,5 miliarda złotych rocznie za węgiel z okupowanej części Ukrainy i truć tym rosyjskim węglem polskie dzieci. Jedno zdanie, mnóstwo zarzutów. No to pytanie do wiceministra energii. Czy rzeczywiście spala się w polskich elektrowniach węgiel z okupowanej przez Rosjan Ukrainy? Jak pan skomentuje te słowa? Panie doktorze, szanowni państwo, jest to wypowiedź bez precedensu, dlatego że nawet gdybyśmy wpadli na taki szalony pomysł, podkreślam szalony pomysł, to nasze elektrownie są przystosowane do tego typu węgla, bo antracyt, węgiel z tamtej części jest wyjątkowym węglem. On przejeżdża przez Polskę do Niemiec i to już wiemy. To zostało kiedyś wyjaśnione, sprawdzone. Natomiast żadna ze spółek Skarbu Państwa nie używa go do opału, nie ściąga go, nie jest sprowadzony. I wielkość, mówienie o wielkości 3,5 miliarda i że trujemy dzieci, no moim zdaniem jest to wypowiedź skandaliczna, kłamliwa. Powiem szczerze, że nie godzi się, by osoby poważne, a już nie mówię o osobach pełniących poważne funkcje w Polsce, w Europie, mogły tego typu rzeczy wypowiadać. To jest coś niebywałego. Ale w ogóle węgiel musimy kupować, czy jednak polskie kopalnie zaspokajają zapotrzebowanie polskiego rynku? Jeśli chodzi o polską energetykę, to Polska Grupa Górnicza wraz z Jastrzębską Spółką Węglową, ale szczególnie Polska Grupa Górnicza plus Bogdanka, bo musimy też pamiętać o Zagłębiu Lubelskim, są tym zwornikiem i zabezpieczeniem polskiej energetyki. Tu mamy wieloletnie umowy i zapotrzebowanie na energię wytwarzane w elektrowniach, polskich elektrowniach w Polsce jest zabezpieczany polskim węglem. Węgiel, który konkuruje na polskim rynku, ten węgiel zewnętrzny, to jest węgiel dla odbiorców indywidualnych, to jest jakościowo inny węgiel, tak zwane grube gatunki węgla, groszek, to są węgle również w ciepłowniach i to szczególnie tych prywatnych. I tu jest jakby gra rynkowa, że wchodzi węgiel zewnętrzny. A to rzeczywiście jest ten węgiel, który jest gorszej jakości i najbardziej przyczynia się do powstawania smogu. Mówię właśnie o tym sprowadzanym groszku dla odbiorców indywidualnych. Groszek i gruby nie, bo to są gatunki węgla o dobrej jakości. Natomiast myśmy wprowadzili ustawę o jakości paliw, która sprawia, że gatunki węgla słabe, te, które rzeczywiście mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza, są w Polsce, nie mogą być w obrocie w Polsce sprzedawane, wożone i nie można ich zakupować. Dlatego też właściwie mówienie o tym, że dzisiaj węgiel jest sprawcą zanieczyszczenia powietrza, jest informacją już przestarzałą. Dlatego, że kopalnie w 2017 roku bez ustawy podjęły decyzję, polskie kopalnie pod nadzorem właściciela Ministerstwa Energii podjęły decyzję o inwestycjach na przeróbce i tylko dobre frakcje, dobre gatunki węgla są podawane przez polskie górnictwo. Natomiast tak jak wspomniałem, zewnętrzny węgiel musi też spełniać parametry, które są zawarte w ustawie, a więc dzisiaj węgiel, który jest szkodliwy, który rzeczywiście wpływa na złe środowisko, nie może być w obrocie w Polsce sprzedawany. Suszą martwi się nie tylko minister środowiska, nie tylko minister rolnictwa, także powinni martwić się energetycy. Zapowiada się kolejne gorące i dość suche lato. Co w związku z tym z groźbą braku prądu w te wakacje? No bo kiedy wody jest niewiele w rzekach, wiadomo, że są kłopoty z chłodzeniem w elektrowniach tych klasycznych. Przerabialiśmy to w ostatnich latach. Trzeba było nawet niekiedy sprowadzać węgiel, przepraszam, nie węgiel, tylko prąd z Ukrainy. Jak to będzie w tym roku wyglądało? Jak jesteśmy przygotowani do takich wydarzeń? Myślę, że wnioski są wyciągnięte i rzeczywiście pan redaktor dotyka bardzo ważnej sprawy, że kwestie dotyczące zagrożeń blackoutem nie występują w zimie, występują właśnie w okresie letnim, kiedy okazuje się więcej sprzętu funkcjonuje elektrycznego i więcej poboru energii występuje. No, klimatyzatory działają na całego, a jednocześnie wody brakuje. Tak jest, tak jest. Ale proszę zobaczyć, że mamy Opole oddane do użytku, a więc też i nasze elektrownie przewidują
rewidując już to, co było wcześniej w poprzednich latach, przygotowują się na ten okres. Także też jest zwiększone stworzenie zabezpieczenia w surowiec, który energetycy właśnie na lato też przygotowują, żeby przy zwiększonej ilości energii, podaży energii na rynku nie zabrakło im surowca do wytworzenia tej energii. Także myślę, że jesteśmy na tym etapie, kiedy rzeczywiście te miesiące są miesiącami, które sprawdzają nasz system. Wyciągamy wnioski i myślę, że jesteśmy z roku na rok coraz lepiej przygotowani. Co niniejszym jest to pewnym wyzwaniem. Stąd też polityka energetyczna państwa zakładająca duże inwestycje w najbliższych latach i te zastępujące stare bloki energetyczne, ale też te, które odpowiadają na wzrost zapotrzebowania na energię ze względu na wzrost gospodarczy. To długa perspektywa, bo aż do 2040 roku tak. Ten projekt sięga polityki energetycznej państwa. Pan, referując jego założenia, mówił na spotkaniu w Głuchowie w województwie łódzkim o tym, że w najbliższych latach ta dywersyfikacja struktury wytwarzania energii przybierze na sile. Na czyją korzyść? To znaczy, skąd będzie tej energii więcej? Przyspieszy budowa elektrowni atomowej? Czy może będzie znacząco większa rola odnawialnych źródeł energii? Może wiatraków? Może jakichś innych? To jest dokument, który możemy nazwać miksem energetycznym. Wolumen surowca związanego z węglem kamiennym, brunatnym pozostanie, głównie kamiennym, pozostanie ten sam, który jest wolumen w obrocie, ale procentowo energia z węgla będzie w wielkości 50% i nawet jeszcze będzie trochę spadać. Zaś te pozostałe 50% i więcej niż 50% w perspektywie będzie uzupełnione, czy będzie wytwarzane między innymi z energetyki odnawialnej i tutaj energetyki wiatrakowej, ale nie tylko. I fotowoltaiki, idziemy też w biogazownię. Jesteśmy coraz bliżej przygotowani, aby uruchomić dużą inwestycję na morzu, czyli offshory popularne, ważna inwestycja, która będzie systemowo też wspierała polską energetykę, ale również ze względu na duże zapotrzebowanie energii, które nam rośnie z roku na rok coraz bardziej. Jest planowana również elektrownia jądrowa. Obecnie trwają rozmowy międzyresortowe ministra Tchórzewskiego, abyśmy do 2034-2036 mogli oddać pierwszy blok, byśmy mieli te zabezpieczenie na to, że mamy większe zapotrzebowanie na energię, ale również z systemu musimy wytwarzania zdjąć te, które są przestarzałe bloki, nie spełniają parametrów, abyśmy z jednej strony mieli system spójny, system, który powoduje, że każdego dnia, nawet jak nie świeci, nie za bardzo nam wieje, to mamy tutaj konwencjonalną, opartą na węglu i na gazie energetyce, która podra nam tą wielkość energii, a z drugiej strony chcemy też spełniać parametry środowiskowe. I to chcę też bardzo mocno podkreślić, że polityka energetyczna państwa, ów dokument 2040 roku, on bardzo mocno również bierze pod uwagę środowisko i czyste powietrze. I powiem tylko jeszcze jedno zdanie, że my wzorujemy się troszkę na sąsiedzie, którym są Niemcy. Oni też w miksie mają duży udział węgla brunatnego i mają również odnawialny. Ale pamiętam, że przy okazji tych poprzednich blackoutów była mowa o tym, że problemem w Polsce nawet nie było to, że produkowaliśmy za mało energii elektrycznej, ale to, że był kłopot z jej magazynowaniem i przesyłem, że tutaj bardzo wiele traciliśmy. Też w ubiegłym roku wiele było mowy o tym, że będą zachęty dla tych małych, lokalnych, drobnych producentów energii, żeby mogli produkować nie tylko dla siebie, ale także te nadwyżki w swoim bezpośrednim otoczeniu sprzedawać. To jakie tutaj postępy mamy? Tak, panie doktorze, to jest, myślę, bardzo trafne wywołanie tematu. Z jednej strony faktycznie przesył jest dla nas dużym wyzwaniem i ruszamy z wielkim programem, jeśli chodzi o sieć, o infrastrukturę energetyczną. My ją mamy bardzo przestarzałą. Często o tym nie mówimy, czy mało kto to zauważa, ale to powoduje, że w momencie, kiedy mamy odnawialną, kiedy mamy elektrownię konwencjonalną, to musimy to w systemie ująć i to jest bardzo... I idzie duży projekt. Idzie bardzo duży projekt, który ma temu zapobiegać, ale z drugiej strony system też jest bardzo mocno wspierany, jeśli chodzi o uzupełnienie przez prosumentów, czy tych indywidualnych. Obecnie przedkładamy ustawę o aukcjach na odnawialne źródła energii i w tych aukcjach wprowadzamy również rozszerzenie prosumenta, czyli nie tylko indywidualny odbiorca, który nie może... Prosument, czyli produkujący i konsumujący tak jest, jednocześnie, tak jest. Ale produkujący więcej niż na własne potrzeby. Tak, i wtedy oddaję do sieci i wprowadzamy, że jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy mogą być prosumentami. To jest ten z tego zespołu, w którym była pani minister Emilewicz i ja reprezentowałem Ministerstwo Energii. Wspólnieśmy pracowali, aby rozszerzyć ten katalog. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze jesteśmy w Komisji Europejskiej oceniani, jeśli chodzi o projekt WOT
ogóle prosumenckie wsparcie finansowe. I drugie, rozwijamy nieźle, bardzo dobrze tak zwane klastry w różnych terenach. To jest dedykowane do środowisk wiejskich, tam gdzie trudno dotrzeć z siecią energetyczną, bo z różnego rodzaju uwarunkowania, a pobudza nam to tą lokalną społeczność do wspólnych przedsięwzięć energetycznych. Mówił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, gość Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi. Była to rozmowa dnia.